Witam wszystkich, tu Hikomikos, kolejny opening, kolejna puszka, kolejny set, Shining Fates. Jedziemy z tym koksem, Portland V, zapraszam. Portland V w takiej formie, nice, puszka epicko, nowe metody pakowania zastosowali. Och, bardzo satysfakcjonujące to było. Jest i Boatland, jest i Symbol V, jest i Eldegoss, jest i Cramorant. Wszystkie puszki otwierałem. Zobaczcie sobie tutaj w zakładce playlistę z kartami Pokémon. Były najnowsze openingi Shining Fates, a gdybyście chcieli kupić nowe karty Pokémon, znajdziecie je na stronie lootquest.pl. Dodatkowo wpisując kod Hikomikos, dostaniecie taki epicki kalendarzyk z Charizardem z base setu z podstawowej edycji, pierwsza edycja. I kalendarzyk właśnie wygląda w ten sposób. Karta z autografem, naklejka Hikomikosa i nie tylko. Także zakupy na lootquest opłaca się robić. Ja mam oto dowód, że się opłaca. Mam tutaj Shiny Boltanda. Ło, prawie go wyrzuciłem z ręki. Karta z kodem oczywiście jest też. Sprawdzam, czy nie ma mi Au, co ja zrobiłem? Sprawdzam również, czy nie ma mi Sprinta. Jest trochę taki off-center nawet, jak widzicie tutaj. Prawa ramka jest nieco grubsza. Pyk. Zafoliowany Shiny Boltand. 200 punktów życia, elektryczność, Bolt Storm, nice, 85, Sword and Shield promo, wędruje tutaj na bok i nasze boosterki piękne, 1, 2, 3, 4, 5, tak jak poprzednim razem otwieraliśmy. Puszka idzie na bok. Co ja zrobię z tymi boosterami? Zanim jednak przejdziemy do openingu tych wspaniałych boosterów, czas na kolejne wspomnienie z kartami Pokémon. Cofnijmy się do roku 2000, kiedy fenomen Pokémonów ruszał na całego. Mieliśmy Pokémony wszędzie. Jednym z fenomenów jest jednym z ciekawych elementów mojej kolekcji jest ten kubek po jogurcie Pokémon Club. Jogurt waniliowy, 64 nowe Pokémony, 3,7% tłuszczu. Tutaj Ash, Gary Ketchumall, Nintendo. Lubię zimno, tak jest. 64 różne wzory Pokémona na wieczku do kolekcji. Zbierz je wszystkie. Tutaj mamy Zubata. Data ważności takiego jogurtu była do 2001 roku. Tutaj mamy natomiast już kolejną serię, Podróże w Johto, czyli The Johto Journeys z Hoothootem i tak on tutaj się prezentuje. Ja mam bardzo fajne wspomnienia z tymi jogurcikami, bo czasami je kupowałem, tylko smutne było to, kiedy rozrywaliśmy wieczko, otwieraliśmy. I ono się rozerwało. No ale pokażę wam kilka z tych wieczek. Tu mamy na przykład Wartortle, tu mamy Squirtla, mamy również Pidgeotto, Nidorina, Golbat, Oddish, Poliwhirl, Crowlite, Electabuzz, Butterfree, Jinx, Charizard. O, to jest właśnie to, o czym mówię, że się one rozrywały. Jest i również Blastoise. Mam również więcej wieczek z tej kolekcji, ale to będzie w osobnym filmiku, dlatego zostawcie subskrypcję, łapkę w górę. A my teraz, nie przedłużając, przechodzimy do openingu kart Pokémon. Shining Fates. Zapraszam na unboxing boosterków. Toxtricity tutaj pełną parą elektryczności wbija na nasze rejony. Chcę być odpakowany jako pierwszy, tak więc koleżko, mój drogi, elektryczny booster Boltanda V, puszka z kartami Pokémon. Czy będzie elektryczny Shiny? Zobaczmy,
co tym razem tajemniczego skrywa ten booster. Jest i Kufant, jest i za dużo kart w boosterze, bo mi się wysypują. Grookey, Buizel, Yanma, Trapinch, Kufant w wersji reverse, Rillaboom holo. Mamy powtórkę holo po raz pierwszy w mojej kolekcji. Zardzewiana tarcza, zardzewiała Dartix. Szału nie było w tym boosterze. Kolejny. W ogóle ile jest kart w tym secie? Zobaczcie, 72 karty, jeśli chodzi o zwykłe dropy. Czyli dużo shiny. Dużo shiny. Eevee, Gossiflow, Yanma, Snom, Kufant. Kartą reverse jest Shiny Grookey. Ależ cudowny jest on. Och. Czy powinienem zrobić Shiny Hunting na Grookiego w Pokémon Sword? Jest lekki off-center i ma ten, jak tutaj Rafał mi kiedyś powiedział, jak się nazywa ten Silvering na kancie. Jak sobie spojrzymy, to widać taki... O! Widać Silvering tutaj. I jeszcze... Nie wiedziałem, że tak się nazywa ta wada tej karty. To dzięki niemu się dowiedziałem czegoś więcej. Spójrzmy na tego Shiny Grookiego. 60 punktów życia. Podstawowy Pokémon. Jest słodziutki, sympatyczny, holo, Shiny Grookey. Fury Swipes. 10 razy 10 za hex, każdy po rzuceniu 3 coin flipów, słabość na energię typu, słabość na ataki ogniste. W tym secie jest 122 shiny. Przeczytajmy jego opis w Pokédexie. Kiedy używa swojej specjalnej pałeczki non-stop w rytm bitu, powoduje fale dźwiękowe, które produkują energię dla roślin i kwiatów w okolicy. Ciekawostka. Nie wiedziałem. Mamy rzadką kartę Manaphy, Wyszukanie Oceanu. Dartix, dalej Bolgaj i Cramorant. Tym razem nie czekam na koniec. Otworzę teraz tego Charizarda. Ej, co się stanęło? Widzieliście to? Och. Czemu ta karta jest taka? Lol. Nieważne. Morpeko. To jest ta słodziutka historia tutaj z tym Pokémonem. Eevee, Gossiflow, Yanma, Snom. Rowlet Reverse. Rzadką kartą jest Cinderace V. I to jest nasza pierwsza karta V w tej puszce z boosterów. Cinderace V, 210 punktów życia. Abilitka Field Runner oraz atak Crimson Lex. Karmazynowe Lex uda. 140 punktów życia. Nice. Rowlet wędruje też do rzadkich kart, bo takie rewersy też zbieram. Tropius. Uuu, Rotom, zobaczcie jaki fajny. Rotom się uczy jak zostać pralką czy piekarnikiem. A ma abilitkę Wybór Rotoma, kiedy ten Pokémon jest na twojej ręce i bierzesz go na ławkę, możesz wyszukać dwie karty, które mają słowo Rotom w nazwie. Fajnie, można sobie dobrać trochę kart. Okej, okay, mamy Shiny, mamy V. Czego chcieć więcej? Shiny Charizarda! Horsey, Kufant, Chattle, Yanma, Woj, Mor... Już mi serce zaczęło bić, że Charizard. Haturilabum V. Shiny Fimax Rillaboom V. Co jest grane? Ja nie mogę. Epicko, epicko. Świetne dropy z puszki.
106 na 122. Wow. Co? Rillaboom VMAX. Ja nie znam kart w tym dodatku. Widziałem tylko jedną kartę, jaka trafiła się mojej znajomej. Nie chcę znać, jakie są inne niż Charizard. Niech to będzie dla mnie niespodzianka, jeśli chodzi o karty z tego dodatku. Wow. Ostatni booster, ale przyjrzyjmy się temu Rillaboomowi jeszcze z bliska. Rillaboom VMAX ewoluuje Dynamax V. 330 punktów życia, typ roślinny, ataki Scratch za 50 oraz Max Beating za 130, ale jeśli zdiskardujemy, ale jeśli odrzucimy 3 karty energii roślinnej od tego Pokemona, ten atak zadaje 50 obrażeń więcej za każdą odrzuconą energię w ten sposób. Wow, epicko. Ostatni booster, Toxtricity Shiny. Nie no, spoko. Hop. Kaknia. Kaknia. Horsea. Kufant. Chatu. Janma. Już te karty nam się powtarzają. Manaphy. Dredno. Okej. Tego też mamy w powtórce. I te karty tak samo. Tłaki w każdym boosterze praktycznie występował. Nice. To lubię. To był jeden z ciekawszych dropów. Jedna puszka, zobaczcie. Było holo. Było. Była karta Shiny? Była. Była karta V? Była. Była karta Shiny VMAX? Była. Epicko. Jeszcze gwarantowany był Boltund V jako karta displayowa z puszki. A jeśli wy chcielibyście kupić karty Pokémon, to na stronie lootquest.pl macie największy wybór. Wpiszcie kod HIKOMIKOS do dowolnego zamówienia, dostaniecie gratis kalendarzyk z Charizardem z pierwszej edycji po polsku. Dostaniecie kalendarzyk z pierwszej edycji Charizardem po polsku na rok 2021. Super. Ja się nie mogę doczekać openingu kolejnych kart Pokémon właśnie z serii Shining Fates. A jeśli wy nie możecie się doczekać kolejnych openingów, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na kanale. Tutaj macie subskrypcję, a tutaj macie dwa inne filmy, które wam się wyświetlają w proponowanych. Obejrzyjcie je sobie w wolnym czasie. Na moim kanale znajdziecie masę innych filmów związanych z Pokémonami. Wszystkiego dobrego, miłego dnia, wieczoru, w zależności od tego, kiedy oglądacie. Trzymajcie się. Cześć.